Kropielnica. Podcast księdza Śliżewskiego. Dotykamy tematów świętości. Dialog w kościele. Jesteśmy w czasie kolendowym wizytusz pasterskich. Księża, ojcowie chodzą po różnych domach, rozmawiają z wiernymi, ale nie tylko o takim dialogu chcemy teraz rozmawiać, ale o tym, czy w ogóle on jest możliwy wewnątrz wspólnoty kościoła. Specjalnie do tej rozmowy zaprosiłem Dominikanina, ojca Wojciecha Jędrzejewskiego. Człowieka bardzo kreatywnego. Nawet się zastanawiałem, czy nie przedstawić kreatywnego jako Dominikanina, bo uważam, że Dominikanie naprawdę bardzo wiele dobrego robią w polskim kościele, zresztą i nie tylko na całym świecie, więc już pewnie poniekąd nawet tę kreatywność macie wpisany w charyzmat. I cieszę się, że dzisiaj będziemy mogli chwilę się przy tym temacie zatrzymać. Bardzo Ci dziękuję, Piotr, za zaproszenie. I chyba rzeczywiście, jak się patrzy na nasze powstanie Dominikanów, to ono było bardzo związane z dialogiem, właśnie. Jak patrzyłem zarówno na historię, jak i w ogóle na Twoje dokonania, to stwierdziłem, że dzięki pewnej otwartości, która jest w Tobie, te tematy, które są niestety trudne, bo od dialogu trudno się rozmawia, będą możliwe do przeprowadzenia w sposób po prostu nieklerykalny. Pierwsze pytanie. Jakie jest miejsce świeckich w ramach dialogu, zarówno wewnątrz Kościoła katolickiego, i w dialogu ekumenicznym z innymi kościołami, albo nawet i w dialogu ze społeczeństwem, bardzo często zrażonym do Kościoła? Jak myślisz? Moja przygoda z takim bardziej zaangażowanym przeżywaniem wiary rozpoczęła się w liceum. No, byłem wtedy świeckim chłopakiem. Tam doświadczyłem takiego potrójnego dialogu. Po pierwsze, spotkałem protestantów. Którzy postawili mi trudne pytania. Trudne pytanie, jak ja mogę uważać się za człowieka wierzącego, skoro nie czytam Słowa Bożego, skoro nie czytam Biblii. I to było takie pytanie, które no, które troszeczkę sprawiło, że straciłem rezon i nie bardzo wiedziałem, co powiedzieć. Moją jedyną odpowiedzią było, gdzie to kupić. Więc są takie dialogi, które trochę nas. Niechcący, w niezamierzony nieraz sposób, przy, stawiają przy ścianie, i y, żeby one mogły y, mieć swoją kontynuację, o której za chwilę, to no, potrzebny jest jakiś taki krok otwartości, który w, w moim wypadku polegał na tym, że ja wziąłem do ręki Biblię. I dzięki temu, że zacząłem ją czytać, to stał się możliwy drugi dialog, y, y, gdy mówimy o takim oczywiście ludzkim wymiarze. To był dialog z moim wikarem z mojej parafii, którego zasypałem pytaniami, jakie mi się rodziły podczas tej lektury. I to były też takie pytania trudne dla niego, dotyczące takich rzeczy jak spowiedź, sens spowiedzi, czy też rozumienia poszczególnych fragmentów, kwestii związanych z kościołem i tak dalej. I ten ksiądz, bardzo otwarty, młody humanista, spędził ze mną wiele czasu, właśnie z wielką uwagą słuchając tych pytań, które ja mu stawiałem. No i wreszcie trzeci poziom dialogu to był taki, kiedy ja nie mogąc zatrzymać tego, co w tym dialogu ze Słowem we mnie się rodziło, chciałem rozmawiać o tym, co przeżywam z innymi ludźmi, z moimi rówieśnikami. I przypuszczam, że to jednak bardziej był taki monolog z mojej strony, z takiej gorliwości, odkrycia, neofity, ale to jednak były rozmowy. Znaczy, to było jakieś spotkanie, gdzie, gdzie ja chętnie mówiłem, ale też chętnie słuchałem, również jakichś wątpliwości, które, które ludzie mieli, ponieważ sam do niedawna je, je posiadałem. I super, że się podzieliłeś swoim doświadczeniem z lat młodości, że zasypałeś pytaniami księdza. I chciałbym tutaj od razu ciebie zapytać, czy ty lubisz takich ludzi, którzy ciebie pytają? No bo ja osobiście uwielbiam, ja w ogóle prowokuję, nawet i w trakcie kolendy, żeby ludzie jak najwięcej mówili. A okazuje się, że jednak są bardzo zdawkowi, są trochę zdystansowani. Tak niby coś powiedzą, ale żeby nie za mocno, bo Anusz uraża i jakby nie byli poniekąd wychowani do tego, że w ogóle mogą mówić w kościele, że w ogóle ksiądz będzie chciał ich wysłuchać. Czy ty też diagnozujesz taki problem? Wiesz, co, ja, ja lubię bardzo pytania ludzi, natomiast mam w, w sobie coś takiego, co chyba jest wadą. Mianowicie, jeśli wyczuwam, że te pytania są trochę tak prowokacyjne, że tam nie ma otwartości na prowadzenie dialogu, nie? że to są takie pytania, które mają ci. Podstawić nogę, albo które mają w, 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 na celu jakoś zakwestionować to, jak ty myślisz, i nie wyczuwam tam takiego, takiej szczerej otwartości na, na rozmowę, to to mnie strasznie blokuje. I potrafię. W w wyniku tego blokowania i napięcia, które to rodzi, potrafię wejść w takie postawy, które do które mam tego świadomość. I to jest, to jest ewidentnie moja wada. Na pewno niektórym utrudniły rozmowę ze mną. Natomiast jeśli to jest człowiek, który naprawdę pyta, to w ogóle nie ma znaczenia z jakiego on jest świata. On może być całkowicie po, po drugiej stronie jakiejkolwiek barykady. Może kwestionować wszystko, ale jeśli jest w nim otwartość, tak jak ja staram się być otwarty na jego rację i to miejsce, z którego on te pytania stawia, no to kocham takie spotkania. Mhm. Czyli mówiąc krótko, nie lubisz, jak ktoś ciebie traktuje instrumentalnie, jak chcę szukać argumentów pod jakąś tezę. I ciebie tak naprawdę nie przyjmuje jako całego z tym, co ty myślisz, tylko zakłada, że wie lepiej, co ty masz do powiedzenia, no bo jesteś ojcem, jesteś duchownym, dominikaninem, więc pewnie będziesz myślał tak i siak, i od razu już wysuwa działa w twoją stronę. Bo kiedy widzisz gotowość do rozmowy, to po prostu chcesz rozmawiać. To jest jeden rodzaj sytuacji, jeden typ sytuacji, kiedy ktoś traktuje mnie jako funkcjonariusza. I w związku z tym już w ogóle nie zakłada, że ja mogę moje odpowiedzi mieć jakoś pogłębione, jakoś poszukane i odnalezione. Dialog to jest spotkanie w jakiejś przestrzeni, gdzie my szukamy prawdy. I to zakłada, że jeden drugiego czy jedna drugiej, jedno drugiego uważnie słucha i potrafi powtórzyć jego rację. Więc, jakby dla mnie, to jest taka. Niezbędna przestrzeń, żeby móc ze swobodą być w takim właśnie takim dialogu. To jest tak jak przyjechała królowa z Saby do Salomona i postawiła mu wiele pytań, ale ona była osobą zaciekawioną tym, co on ma do powiedzenia. To był człowiek całkowicie z innego kręgu jej kręgu kultury, ale ona rozpoznała, że są takie obszary. Które, w których mogą się spotkać. Nie? Ona nie chciała z nim rozmawiać od razu o, o przymierzu z Bogiem, ale stawiała mu zagadki, czyli w, jakby to było wejście w taką przestrzeń poszukiwania jakiejś mądrości, jak, 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 jakichś wspólnych punktów w ważnych sprawach. Przytoczyłeś bardzo ciekawy fragment Pisma Świętego, i on rzeczywiście zawiera. Mm, Pewną metodę, jaka została zastosowana, żeby przekonać kogoś do dialogu. I powiedz, kiedy Ty, jako ojciec, Dominikanin, spotykasz się z ludźmi, czy są pewne rzeczy, które Ciebie przybliżają do tego dialogu? Ja myślę, że dla mnie czymś takim to jest pokora. Pokora intelektualna, to znaczy, że ja wiem, że to, co wiem, to jest jakiś bardzo malutki przyczółek. Tego wielkiego wszechświata, jakim jest prawda. To, co ja umiem nazwać, to po pierwsze jest jakiś malutki kawałek, a po drugie to jest w gruncie rzeczy i tak to są pewne koncepty, tak? to, to są pewne zdania, które w sposób mniej lub bardziej udolny próbują uchwycić tajemnicę. Ale ta tajemnica i tak jest dużo bardziej poza nami niż w tych sformułowaniach. Poza tym można użyć innych sformułowań po to, żeby jakoś otwierać się na głębiej sens, którego tak naprawdę w istocie szukamy. A jak myślisz, czy katolik może blokować innych w social mediach i czy ty to robisz? Ja oczywiście też później szczerze się przyznam, czy taką praktykę robię czy nie. Ale jak jest u Ciebie? Ponieważ social media są bardzo ważną przestrzenią naszej komunikacji dzisiaj, gdzie nie tylko, że udostępniamy posty, ale umożliwiamy komentowanie i czy zdarzyło się Tobie blokować te osoby i czy uważasz, że to jest prawidłowe? Wiesz co, jak ktoś jest napastliwy, zawzięty i nie dopuszcza w, w takim dialogu, który tam mam, powinien zaistnieć, żadnych innych racji i jeszcze jest do, do tego hamowaty, no to, to, no to tak, bez, bez bólu to robię. Mhm. To dla mnie to jest trochę, trochę, trochę realizacja tego, o czym mówi Jezus. Strząśnijcie proch z waszych stóp. No tak, bo jeśli ktoś jasno pokazuje blokadę i on od razu wyzywa, ja tak mam szczególnie w swoich social mediach, gdzie widzę od razu bardzo sprośne rzeczy albo jakieś memy powklejane, które od razu dotykają i widać, że ten ktoś nie chce zapytać o ten materiał, który udostępniłem, tylko wie lepiej, kim jest Kler i jak funkcjonuje kościół, no to od razu sam zbudował tamę, więc ja tylko kulturalnie odpowiadam na to, co, co on sam już zrobił. No tak, tak, dokładnie tak. Aha. Właśnie, jeśli mówimy o tym dialogu, szczególnie tym trudnym, to dlaczego my się go boimy? W moim odczuciu, jednym z głównych czynników jest lęk przed zmianą. A jak według Ciebie, dlaczego ludzie nie chcą ze sobą prawdziwie rozmawiać? Nie chodzi mi tylko o to, że my usłyszymy, co ma kto do powiedzenia, tylko żeby wziąć i zreflektować się, czy to może nie jest prawda. Mhm. Tak, myślę, że lęk przed zmianą to jest jeden z takich powodów, który nas może powstrzymywać przed wyjściem sobie naprzeciw w dialogu, ale może być też tak, że ja się boję utraty tego, co nazywam prawdą. Że prawda daje mi poczucie jakiegoś bezpieczeństwa, to jest ogromna wartość, poczucie bezpieczeństwa. Jeśli trochę tak jest, że. Wielu z nas szuka w prawdzie, w jakiejś prawdzie o Bogu, prawdzie o Kościele, w pewnej wizji Boga, wizji Kościoła czy samych siebie, szuka schronienia. Również szuka czegoś takiego, co będą mogli bezpiecznie w ich przekonaniu przekazywać bliskim sobie ludziom, swoim dzieciom na przykład. I teraz nagle okazuje się, że w dialogu ktoś Narusza ci ten, ten bezpieczny twój świat i rodzi się w tobie, może się taka obawa zrodzić, że on się rozpadnie, że ty rozmontujesz mu ten świat. Ja pamiętam taką rozmowę kiedyś w Radio Plus z doskonałym muzykiem jazzowym, który od jakiegoś czasu bardzo się pasjonował buddyzmem. Wcześniej był gor, gor, gorliwym katolikiem. I myśmy w tej, w tej rozmowie, y, y, mówię myśmy, bo tam jeszcze był Robert Tekeli, zaczęliśmy stawiać pytania, które nagle naruszyły to poczucie, że on już wie, o co chodzi w tym buddyzmie. I to było zdumiewające, ponieważ on y, y, nagle się zerwał, wstał, y, zdjął słuchawki, i powiedział, że nie ma zamiaru dalej z nami rozmawiać, i że zabrania nam puszczać swojej muzyki z najnowszej płyty, właśnie inspirowanej buddyzmem. Hmm. I to był przykład dla mnie kogoś takiego, kto poczuł, że my mu to rozmontowujemy. nie? Gdybyście pokazali mu, że nawet on do końca nie wie, w co on się angażuje, że może tak. nie, przez to pewną toksyczność ściąga do swojego życia. Myśmy, myśmy nie myśleli o, o toksyczności. Myśmy widzieli pewne niespójności, o których on mówił. Natomiast podaję tak jako przykład, bo dokładnie tak samo zdarza się w rozmowach z różnymi frakcjami wewnątrzkościelnymi. No identycznie, to jest ten sam model. Tak, że ktoś na przykład to jest jakoś bardzo w takim nurcie odnowy charyzmatycznej. Załóżmy, rozmawia z kimś, kto pasjonuje się jest takim takim tradycyjnej liturgii e, trydenckiej nie? i teraz e, może być tak że oni są nawzajem dla siebie otwarci i w pewnym momencie drogą pytań które sobie nawzajem stawiają nagle ktoś jeden poczuje się zagrożony nie? bo dużo zainwestował już e, Poprzez jakąś swoją konwersję, poprzez swoje wybory w, w stronę tej, a nie innej duchowości, już coś zbudował, już miał poczucie, że to właśnie jest ta droga, że to jest idealny sposób funkcjonowania, myślenia, praktykowania. No i teraz nagle, przez jakieś proste pytanie, albo przez wskazanie niespójności, wiesz, możesz w człowieku obudzić ogromny strach nie? przed mhm. tym, że oto teraz ktoś mnie chce z tego ograbić. Ale jak tak Ciebie słucham, to się zastanawiam, czy to nie jest spowodowane tym, że ktoś zakłada, że może posiąść prawdę obiektywną, że może usiąść dosłownie na tronie prawdy i stwierdzić, co jest dobre dla wszystkich, a z kolei nie chce założyć, że może być różnorodność, ponieważ to kazałoby mu ciągle zadawać pytania, a to jest zbyt bardzo energetyczne, i kaloryczne i wysiłkowe. Wiesz, to jest ciekawa perspektywa. Ta właśnie taka oszczędnościowa, nie? że nasz mózg oszczędza energię. I tak naprawdę dialog jest trudny, ponieważ na takim zupełnie powiedziałbym biologicznym wręcz poziomie nasz mózg unika takiej sytuacji, w której musi się wysilać. Nie? Jeśli on już uzna, że mam to to pierwszy odruch zawsze będzie taki, że daje mi spokój. Ja mam tyle spraw poważnych, mam na utrzymaniu całe ciało, całą jego gospodarkę, funkcjonowanie, odżywianie, oddychanie, wszystkie układy. Nie mam nie ma zamiaru marnować tego na wyważanie drzwi, które już otworzyłem i to mi wystarczy. Nie? Więc jakby jest taka bariera, wydaje mi się, gdzieś na poziomie właśnie naszych struktur naszego intelektu, nie? głęboko zakorzenionego w, właśnie w mózgu. Więc to jest wysiłek, dialog jest wysiłkiem. To, 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 o czym ty powiedziałeś, o tym zasiąściu na tronie, to z kolei jest z innego poziomu, to jest z poziomu pychy. Bo jak ja mam takie poczucie, że posiadłem całą prawdę i w ogóle wykluczam różnorodność ujęć tej prawdy, a jak popatrzysz na historię Kościoła, no to ona jest... No taką w ogóle, takim przeglądem, umożliwia ci przegląd niebywałych różnorodności. Nie? Więc jeśli to wykluczasz, to to jest albo głupota, albo pycha. Hmm. No ale warto, warto dialogować. I patrząc na Wasz zakon kaznodziejski, dominikański, ja widzę u Was dużo dialogu. Wiem, że możesz się trochę uśmiechnąć, bo sam jesteś wewnątrz niego, więc inaczej to obserwujesz niż osoba z zewnątrz. No ja mam bardziej porównanie mojego kościoła decyzjalnego i, i na tej kanwie moich osobistych doświadczeń, patrzenia na was. I bardzo mi się spodobało to, co powiedział twój współbrat, ojciec Tomasz Nowak, który w jednym z podcastów powiedział o demokracji, która jest u was w zakonie, że nawet jak macie różne prowincje danych krajów, to nawet Dominikanie inaczej się ubierają, bo jeden nakłada koloratkę, kolejny nakłada habit. Kolejne jest w koszulce, i potem już widać, z jakiej poniekąd jest opcji, i że nawet tam któryś z waszych braci pojechał do Francji bodajże i, i wtedy wszyscy się dziwili, kim on jest, bo on zmieniał te wszystkie stroje. Że u was jest taka różnorodność i macie, byśmy powiedzieli, z różnych frakcji kościoła ludzi wewnątrz siebie, a i tak to się wszystko klei. Jak wy to robicie? Wiesz co mi się wydaje, że to są dwa takie elementy, powiedziałbym, strukturalne. Co też pokaże, że właśnie takie elementy strukturalne są nie mniej ważne od, od intencjonalnych. Czyli, że nie wystarczy mieć dobre, dobrą wolę, ale jeszcze jest, to dobrze jest mieć tak, taki, tak, taką strukturę, taki kościec, pewien rodzaj mentalności. A ta nasza mentalność ukształtowała się właśnie w dwóch punktach dominikańska. Po pierwsze, właśnie z tego, z tego kontekstu, że jakaś grupa wierzących odłącza się od Kościoła. No i teraz pierwsza interwencja Kościoła hierarchicznego tam w XIII wieku jest siłowa. Jest próba zmuszenia do powrotu, wyrzeknięcia się herezji. A Dominik proponuje inną drogę. Proponuje drogę właśnie dialogu z nimi. Nie? Więc jakby to jest taka, taki założycielski powiedziałbym jakiś rys charakteru, który bardzo w nas, w nas pozostał. On potem się będzie wyrażał w z kolei w studiowaniu teologii, po to, żeby móc podejmować też dialog właśnie z różnymi nurtami myślenia, różnymi sposobami ujęcia. Nie? Ale żeby to móc zrobić, to potrzebujesz postudiować czyjś punkt widzenia, rozumieć go. No, Święty Tomasz tutaj jest taką niedoścignionym wzorem takiej postawy, nie? że on wszystko badał i lepiej rozumiał punkt widzenia swoich adwersarzy pewnie niż nie, niekiedy oni sami. Ale jest, jest, jest jeszcze drugi taki moment strukturalny, który nas uczy dialogu, to jest, to jest właśnie demokracja w tym znaczeniu, że my kluczowe decyzje podejmujemy drogą dyskusji i głosowania. Nie? Próbujemy poprzez rozmowę, dialog jakoś Przyjrzeć się racjom w różnych sprawach, co do których będziemy ostatecznie głosować. Nie? I to się dzieje na poziomie wyboru lokalnych przełożonych, wyboru różnych funkcji, które mamy w zakonie. Ale czekaj, czekaj. czy ty chcesz powiedzieć, że Wy rozmawiacie o tym, kto będzie przełożonym waszym, a nie jest to Wam obwieszczane z góry? Bo u mnie przechodzą dekrety. Absolutnie. No to nam to jest obce. Każdy wybór przeora, prowincjała, generała ma nawet taką swoją w ogóle specjalną procedurę, gdzie ktoś z braci zgłasza danego kandydata, jeśli on jest na sali, to wychodzi, no a potem każdy może zabrać głos, tłumacząc, dlaczego jest za taką kandydaturą, albo też nie. Takie gorące krzesła, trochę. Jak to mi się to tak trochę, kojarzy. No, tak, tak. Więc szereg różnych takich, powiedziałbym, instytucji które demokratycznych, które są w naszej tradycji dominikańskiej. I to rzeczywiście nas uczy takiego, takiego rozmawiania. Nie? To czasami jest męczące, jak i czasami jakby się chciało, żeby to. Dobra, już dajmy spokój, głosujmy, ale uczenie się takiego dochodzenia do prawdy to jest jakiś przepiękny etos, który my mniej lub bardziej udolnie oczywiście realizujemy, ale myślę, że on jakoś mocno od, od dzieciństwa w ogóle zakonnego jakoś na nas wpływa. No tak, wy to musicie mieć w ramach swojej formacji, bo to by było niemożliwe, żeby ktoś później już wyświęcony, mając śluby, święcenia kapłańskie. Mógł już tak myśleć. Ja miałem ogromne zaskoczenie, kiedy pojechałem do Warszawy i w jednej z dominikańskich parafii byłem w koncelebrze i neopresbiter wasz dominikański mówił kazanie. Ja po prostu jak skończyła się msza święta, pierwsze co zrobiłem do niego, podszedłem i powiedziałem, słuchaj facet, rewelacyjne słowo. Po prostu jak ty pokazałeś, nauczyłeś ludzi myśleć i w ogóle otworzyłeś tyle tematów, to to jest po prostu... To jest kapitalne. I zapomyślałem, Boże, na neopresbiter potrafił z takim poziomem wyjść. U nas nie, nie chcę obrażać, ale nie nauczyli takiego myślenia. Wiesz co, bo to jest też kwestia takiego tematu, jakim, jakim jest wolność. To znaczy, im więcej dajesz sobie wolności w stawianiu pytań, w poszukiwaniach, a tym jest przecież dobra teologia, że to jest przestrzeń do. Do poszukiwań, więc im masz więcej takiej wolności, tym potem masz więcej przestrzeni w kaznodziejstwie. Bo kaznodziejstwo nie jest już, e, aż taką przestrzenią do, do poszukiwań, jak, jak uprawianie teologii, ale coś z tego ducha potem się da przenieść. Nie? I moim zdaniem, dobre kazanie powinno też stawiać pytania. E, to, co zauważyłeś u tego młodego współbrata mojego. Że on postawił pytania i zostawił ludźmi, ludzi z tymi, z tymi pytaniami. Tak, bo to nie było zamknięte. To nie było tak, tak, że teraz zamykam drzwi, ja wam powiem, jak wy macie myśleć. Tylko właśnie otworzył dialog w tym. To I tak, on akurat tak, to... parafrazował i tłumaczył przypowieść o Siewce. Więc w ogóle ona ma w sobie sama potencjał, ale ja słyszałem wiele skopanych kazań o Siewce. A ono naprawdę było kapitalne. No bo ostatecznie dobre kazanie ono też. Po, po, powinno pobudzić do takiego wewnętrznego dialogu. Nie? I jeśli, on za, z, się zaskoczy, on, jeśli on zaskoczy wewnątrz, mm. y, intelektu, emocji, y, to wtedy też człowiek z, z takiego wewnętrznego dialogu wchodzi w inny sposób w rozmowę z drugim człowiekiem. Nie? Już nie właśnie, to już nie jest zderzenie formułek. Tylko jeden poszukiwacz spotyka się z drugim poszukiwaczem. I wtedy oni mogą się nawzajem inspirować. Dokładnie y tak. I te emocje się po prostu budzą. Mm -hmm. Katolicki, znamy tłumaczenie tego słowa z łaciny, czyli powszechny. Nasz kościół nazywa się powszechnym, więc jakby miał w sobie wpisaną pewną e, otwartość. Ale czego nam tak jest? Trudno przyjąć różnorodność. I z czego to może się brać? W moim odczuciu jest to jakiś znowuż lęk przed utratą tożsamości. A jak ty to odczytujesz? Dlaczego ludzie chcą konkretnie jednej opcji, a poza inną jest piekło, ból i na pewno już bycie poza teologią katolicką? Z jednej strony to, co już mówiliśmy, to jest lęk przed utratą bezpieczeństwa. Czy też drugi powód to jest niechęć do, do jakiejś zmiany, ale tutaj też ogromną rolę odgrywają liderzy, którzy albo będą właśnie pobudzali do poszukiwań tych, dla których są jakoś ważni ci liderzy albo będą infekować ich swoim, swoim strachem, nie? Jeśli taki liter na przykład jest człowiekiem chorym na ambicje, że on ma, jakby chce podporządkować sobie ludzi, no to nie będzie w jego interesie pokazywanie różnych aspektów i bawienie się w subtelności i, i w, w jakieś takie no powiedzmy, subtelne dystynkcje, tylko on będzie stał z siekierą i odrąbywał nie? to, co w jego przekonaniu jakoś zagraża spójności jego grupy, nie? bo on chce mieć spójną, czyli karną grupę. I czy nie uważasz, że czasami te osoby twierdzą, że są nawet namaszczone przez Pana Boga do tego, i to wynika z ich funkcji, one tak muszą zrobić? Czy, czy rzeczywiście może być funkcje wpisane? To, że ja jestem twardy względem innych, że nie chcę różnorodności? Takie przepisywanie sobie nieomylności i prawa do tego, żeby narzucać innym swoją wizję, mówiąc, że to jest w ogóle wizja i wola Boga, może być właściwe zarówno dla charyzmatyka, który powiem, mam szczególne namaszczenie od ducha świętego, jak też na przykład dla kogoś, kto z poziomu urzędu. Księdza przełożonego, przełożonej biskupa będzie twierdził, że to, przełoż... to, to właśnie przełożeństwo, ten urząd i to namaszczenie ducha zapewnia mu nieomylność i prawo do tego, żeby wręcz dyrygować, rozporządzać innymi ludźmi. Mhm. I z tego wynika kolejne pytanie: Czy każdy ma taki sam mandat do mówienia o wierze i o moralności? I skąd tak naprawdę ten mandat wynika? Czy to jest kwestia zaświęceń kościelnych, godności, wykształcenia poglądów, które może są bardziej demokratyczne, a może nawet i populistyczne, bo duży procent je popiera? Czy po stronie charyzmatycznej, czy tradycyjnej? I od razu to jest podłączone do kolejnego pytania, więc jakby jednocześnie na dwa mógłbyś odpowiedzieć. Czy z kolei osoby, które są niedojrzałe, poranione, zbuntowane, mają Prawo być wyrzucone i wcale nie wysłuchiwane? Czy w ogóle tak możemy je traktować? Praktyka pokazuje, że oficjalny mandat, który na przykład otrzymuje każdy ksiądz czy każdy katecheta, że nie gwarantuje niczego. Tak? No bo to jest. Znów, to nie jest nieomylne stwierdzenie, że to jest mądry człowiek, który ma wszystko poukładane, tylko że on po prostu pozdawał różne egzaminy i wykazał się, że on wie, jaka jest e, nauka Kościoła i że ją e, w miarę rozumie. Nie? Natomiast po drodze e, może wydarzyć się masę rzeczy, które sprawią, że ten człowiek zacznie właśnie bardzo fragmentarycznie, sekciarsko rozumieć. E, Bożą prawdę, czy też nauczanie kościoła. I że to nie będzie od razu w taki gruby sposób, tylko on będzie gdzieś tam wrzut, tak, robił takie wrzutki, które no, sprawią, że słuchacze nagle znajdą się pod wpływem nie jakiejś takiej szerokiej, ugruntowanej, mądrej wizji, tylko pod wpływem jakiegoś właśnie jakiejś preferencji. Nie? Mhm. Zarówno ci właśnie posłanie oficjalnie, jak też na przykład ktoś, kto z racji swojego autorytetu, poprzez to, jaką pełni rolę we wspólnocie, jako lider, lider liderowi może tak samo odpalić. Nie? Lider może, który w sposób wyważony i pokorny gdzieś przebywał swoją, odbywał swoją podróż ku prawdzie, Wewnątrz wspólnoty kościoła, nagle może też uwierzyć, że jakiś jego punkt widzenia, jak, jakiś taki kąt nachylenia tej prawdy, że to jest właśnie ten jedyny i, i najdoskonalszy. Nie? Więc w ogóle, jak sobie radzić w takich sytuacjach, kiedy czyjeś głoszenie zaczyna być jakoś rażąco niedialogiczne z tradycją kościoła, nie? bo to tak naprawdę o tym mówimy. Nie, mówiąc o, o takim głoszeniu w autorytecie katolickiego kościoła, to, to, to mówimy o ludziach, którzy są w takim żywym, twórczym i rzetelnym dialogu z tym, co zastali, z tradycją. Nie? I to jakby teraz to przenoszą dalej poprzez głoszenie, starając się jakoś to aktualizować. Więc jak ktoś ten dialog zerwie z tradycją i powie: Nie, od dzisiaj to wszystko jest bez sensu, co było. Nie ma żadnej mocy sprawczej i nic nie mówi, to jest, to jest Bełkot, no to taki człowiek zrywa ten dialog nie? i w związku z tym należałoby zerwać z nim współpracę. Znaczy, no, powiedzieć człowieku, żyj sobie, ale nie mów, czy też mów sobie to w swoim własnym imieniu, ale nie powołuj się na autorytet. Yy... Doświadczenia chrześcijańskiego, z którym właśnie zerwałeś. I w wyniku tego, co powiedziałeś, zadam prowokacyjne pytanie. Czy nie uważasz, że Kościół powinien bardziej weryfikować tych, którzy głoszą w jego imieniu i nawet dawać Pewien, pewien czasowy mandat, a później na nowo go sprawdzać. Bo wiesz, ja przed o ciebie się nie martwię, dlaczego? Bo występujesz w bardzo wielu miejscach, nagrywasz podcasty, piszesz mnóstwo książek, piszesz artykuły i one są czytane, sprawdzane są cenzorzy. Każda książka, którą wydajesz, jest odczytywana, jeśli ma mieć imprimator albo Nihil Obstat, lecz patrzę na swoje książki, na to, że piszę do Biblioteki Kaznodziejskiej i to wszystko sprawia. Że ktoś sprawdza mój stan umysłu i moją wierność tradycji i pewnemu katolickiemu kształtowi myślenia. A jest taki ksiądz, który jest zamknięty na wiosce i on tylko i wyłącznie przedstawia teologię swojej parafii. I kiedy przyjeżdża biskup, no to on mu daje możliwość powiedzenia kazania, i oni nawet nie wiedzą, co on mówi. A ludzie do momentu, kiedy nie będzie czegoś bardzo drażniącego, albo jakichś rzeczy, które są dla nich delikatne, to będą machać ręką. A w głowie ich będzie zasiewane coś, co jest w ogóle niekatolickie i błędne. No, to jest niezwykle ważne, co powiedziałeś, bo można powiedzieć, że ktoś taki właśnie może stworzyć. Hmm, tak, jak się, tak jak w Dziejach Apostolskich jest taki fragment, że Paweł spotyka jakąś grupę chrześcijan. I pyta, czy przyjęliście Ducha Świętego, oni mówią: nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Nie? Więc w jakiejś takiej małej społeczności, na wiele lat skazanej na jakiegoś gościa, który sobie tam powybierał, co mu się podoba, i to jeszcze poprzeinaczał, no to oni rzeczywiście, no załóżmy, że nie, nie, nie za bardzo siedzą w katolickim internecie albo nie sięgają po jakieś książki. No to mogą nagle mieć ukształtowane takie myślenie, które z katolicyzmem ma bardzo niewiele wspólnego. Hmm. No Ja też sobie przypominam ostatnie spotkanie dziekańskie u mnie w Dekanacie, jak to jeden ksiądz śmieje się i mówi: No, tak sobie porozmawialiśmy duchowo, czy weźmiecie mi i zapiszecie to jako rekolekcję, że na nich byłem. I wszyscy się na niego patrzą i mówią, no co, a, a możesz jakieś książki mam przeczytać? Wiecie, kiedy ja ostatni raz przeczytałem książkę? Nie? I, I zobacz, to są takie postawy, że ktoś może być z tego dumny. Nie? Że to naprawdę, wydaje mi się, że Kościół w dzisiejszych czasach, kiedy zobacz, mamy coraz więcej inteligentnych osób, które naprawdę chcą się karmić tym i chcą, żeby to było spójne, oczekują też pewnego poziomu. I to, to byłoby potrzebne zweryfikować. No tak. Absolutnie tak. Jakiś rodzaj interwencji powinien być potrzebny, ale w każdą stronę, nie, bo są tacy z kolei biskupi, którzy będą interweniować tylko i wyłącznie w takich okolicznościach, które, których sami nie lubią, nie? Mhm. bo mają swoją wrażliwość i trochę jakby ją narzucają. Nie? Tak, według swojej wrażliwości będą. Upominać kogoś, kto, kto, się tam, kto, kto nie rezonuje z tą wrażliwością. Nie? Dalej, wchodzimy jeszcze głębiej w temat dialogu. Co obserwuję w kościele? Ja to nazwałem ładnie nazwaną bezczelnością zamiast dialogu. I o co chodzi? Otóż widzę w jakimś procencie, i nie tylko duchownych, ale na bym powiedział czasami bardziej świeckich, którzy uważają siebie za tradycyjnych, konserwatywnych radykalnych, oczywiście w złym tego znaczeniu, no bo radykalny to radik z korzeń, czyli ktoś ukorzeniony, który rozumie istotę, a nie, że ma bardziej skrajne poglądy. Oni zamiast dialogu zakładają, że wystarczy tylko pewne rzeczy ładnie nazwać, kulturalnie potraktować człowieka i będzie spokój. Że nic nie trzeba zmieniać, nikogo tak naprawdę wysłuchiwać, bo my wiemy lepiej. I czy uważasz, że słuchanie to nie jest tylko po to, by ktoś się poczuł wysłuchany, ale raczej po to, by szukać nowych rozwiązań? Czy, czy nie o to by chodziło? Wiesz, ludzie po pierwsze to zazwyczaj dość szybko rozpoznają taką pozę, która jest tylko jakąś symulacją albo takim, taką, taką próbą zamknięcia ust poprzez udawanie. Efekt będzie taki, że. Ci ludzie po prostu przestaną szukać takiej, takiej rozmowy. Tutaj chodzi tak naprawdę o szacunek. Nie? Ja mam takiego przyjaciela, który księdza, który jest proboszczem w małej wiosce, złotniki w diecezji Kieleckiej. I pierwsze co on zrobi, kiedy tam przyszedł, to reaktywował i bardzo poważnie potraktował radę parafialną. I wszystkie sprawy, które tam dotyczą rzeczy związanej z finansami z gospodarowaniem, ale również w takich sprawach związanych z duszpasterstwem. No to on z ogromną uwagą słucha swoich rozmówców. I to nie jest to nie powinno być nic nadzwyczajnego, tak? bo to przecież Jezus mówi wszyscy braćmi jesteście. I to jest ta idea z kolei, którą bardzo papież Franciszek podnosi, mówiąc o idei synodalności, traktując to jako zaproszenie do pewnego kształtu relacji, w, no tam, gdzie, tam wszędzie, gdzie są wspólnoty chrześcijańskie. I to, co powiedziałaś, bardzo. Jest w mocnej konfrontacji do tego, co mówi część wiernych, że pasterzy mają prowadzić, a nie słuchać. Ja się bardzo boję takiego podejścia, no bo on zakłada, jakby Kościół w ogóle nie miałby rozmawiać ze światem. Jakby on miał założyć jakieś klapki na oczy i nie przyznawał się do tego, że na przykład więcej wiemy o człowieku, o psychologii, o wychowaniu w ogóle o tysiącu różnych spraw. I powiedz, jak na to patrzysz? Czy Pasterz y, powinien słuchać świata? I w jakim sensie słuchać, żeby nie, y, nie wymieszał Ewangelii z tym, co jest światowe? Temat pasterza on w Biblii ma następujące punkty przełomu. Po pierwsze, jakaś jest ogromna kompromitacja pasterzy. Kiedy czytamy, że Bóg wyrzuca przez proroka, to jest u Ezechiela, że no, pasterze zachowali się w sposób skandaliczny wobec owiec, w sposób jakoś skrajnie niedojrzały i egoistyczny, i Bóg mówi: Ja sam będę pasł moje owce. To jest, to jest radykalnie po prorocku powiedziane, że Bóg odkrywa posługiwanie się ludźmi pasterzami tak zwanymi. No jest w wysoce ryzykowny. I oczywiście, że to nie oznacza likwidowania wszystkich tych ogniw pośrednich, ale to oznacza jakąś bardzo daleko posuniętą relatywizację, właśnie odabsolutyzowanie tych, tych pośrednictw. Nie? To jest pytanie o to właśnie, jaką, jaką rolę mają, mają pełnić pasterze. Święty Paweł to dobrze rozumiał i on na przykład, oczywiście on bywał konfrontacyjny, on podejmował trudności i problemy, które działy się we wspólnocie. Konfrontował z prawdą Ewangelii, z prawdą Chrystusa. Aranżował takie sytuacje, które miały pomóc wyjść z jakiegoś impasu, z, jakiegoś, z jakiejś zdrady Ewangelii. Więc to był ktoś taki, kto inicjował te duchowe procesy, nie? Natomiast on sam o sobie mówił, że chcemy być raczej sługami waszej radości, a nie panami waszej wiary. Nie? Więc, jakby ten, ten, ten taki kontretos pasterza jako władcy, który tam bierze za, za twarz tą owcę i ciągnie ją, no to z tym się powinniśmy bardzo szybko pożegnać. Natomiast mamy być sługami radości prawdziwej, głębokiej radości z odkrywanej prawdy. Zresztą Pan Jezus powiedział o sobie, że jest, ja jestem dobrym pasterzem. Nie? Więc to, to znów to On jest pasterzem całego Kościoła i, i to w, w, w Nim, w Jego mądrości, z ogromną pokorą potrzebujemy przeżywać ten, ten, swo, ten sposób swojego bycia pasterzami. Natomiast on ewidentnie też prowadzi nas, nasz jedyny pasterz, do całej prawdy, na pastwiska, bardzo zielone pastwiska życia, na różne sposoby i różnymi drogami. Jedną z tych dróg jest właśnie bardzo otwarty dialog ze światem. To Sobór Watykański II mocno na to położył nacisk. Właśnie w tym dialogu. Z tym, co ludzkość, jest, rodzina ludzka jest w stanie rozpoznać jako prawdę, idąc różnymi drogami poznania naukowego, w ramach właściwych sobie kompetencji. Nie? To bardzo mocno łączy się w ogóle z eklezjologią, czyli z nauką o Kościele. Gdzie wiele osób pyta, czy nam są potrzebni ci pośrednicy, jeśli jedynym pośrednikiem jest Chrystus. Ja sobie tak wielokrotnie się zastanawiałem, jakie jest miejsce nas, księży, ojców, zakonników, biskupów, w kontekście przekazywania prawdy Bożej. I osobiście doszedłem do jednego wniosku: że Kościół musi mieć ludzki charakter bo jeśli by go nie miał, to byłby abstrakcją, która się odbywa w głowach poszczególnych ludzi. I automatycznie by ona była bardzo plastyczna i by była ciągle dostosowywana do potrzeb, pragnień i patrzenia jednej wrażliwości danego człowieka. A jeśli mamy mocny, silny głos kościoła, i przez to też pasterzy, którzy są formowani według pewnego nurtu, no to oni pozwalają, żeby to wszystko się nie rozlatywało, żeby to nie było tylko subiektywne, żeby nie było, że gdzieś tam wierzę w Boga, który tam jest na niebie. Tylko, że to jest konkretne objawienie konkretnego Jezusa, Chrystusa, wcielonego Boga, który ma nam konkretne rzeczy do przekazania. I dlatego, jak przekazuje mi to człowiek, to ja to słyszę z zewnątrz i mogę się skonfrontować z własnymi myślami. Czy podpisałbyś się pod tym, czy jeszcze byś to jakoś uzupełnił? Podpisałbym się, dodałbym, dodałbym że bliski mi jest obraz Kościoła, który nazwany jest filarem prawdy. To znaczy, on ma właśnie. Poprzez w tej świątyni, którą jest tajemnica Boga, jest po prostu filarem, który ma stwarzać przestrzeń do, do poszukiwań, do odkrywania. Ma być to, to, ma ten filar, stwarza taką świętą przestrzeń do, do odnoszenia się osobistego czy też grup wobec tajemnicy, która nam się objawia. Tak podsumowując ten wątek. Kościół nie ma być walczący z resztą świata, i, i ten idea, części katolików, raczej powinien odejść do lamusa, bo nawet jeśli świat nie zawsze chce Ewangelii, to w jego niechęci też możemy odczytać wiele upomnień dla nas, dlaczego on tak naprawdę tej Ewangelii nie chce. I może się okazywać, że problem jest w nas, w naszym zamknięciu i w naszej opryskliwości niedojrzałości, a on chciałby gdzieś mieć ideal ulokowany, ale niestety w nas nie może, no bo funkcjonujemy jak funkcjonujemy. Bo czy tak naprawdę to co jest w Ewangelii może odrzucać człowieka. No oczywiście, no może na bazie tej pychy, że jednak mamy postawić Boga na pierwszym miejscu, a nie siebie. Że mamy pewne wymagania, wolelibyśmy coś łagodniejszego i wygodniejszego. Ale mimo wszystko osoby racjonalne widzą, jak bardzo to są piękne narzędzia. Tylko może ich ta forma denerwuje Kościoła. Samo w ogóle sformułowanie świat, dobrze sobie uzmysłowić, że ono w Ewangelii Jana występuje w dwóch znaczeniach. I to jest to samo słowo, nie? że jest świat. Tak Bóg umiłował świat, czyli to jest to, 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 jesteśmy, to jest wszystko, co jest stworzone przez Boga, co wyszło z jego ręki, jest umiłowane i jest nasycone jakoś boskim sensem, prawdą, rozsianymi ziarnami przynajmniej tej prawdy. I w związku z tym. Wszystko, co jest stworzone, ma w sobie jakiś ogromny potencjał głoszenia prawdy. Niebiosa głoszą chwałę Boga. Każde prawdziwe ludzkie doświadczenie głosi chwałę Boga. Stworzenia, zwierzęta, rośliny, kosmos głosi chwałę Boga. To jest ten świat, nie? Jakby, który potrzebujemy, na który potrzebujemy mieć otwarte uszy, żeby nie stać się niewolnikami jakiejś wąskiej, ciasnej doktryny. Zamiast pasjonatami tajemnicy, która daje się jakoś rozpoznać, dotknąć, zaprosić do tego cudownego tańca, jaką jest droga ku prawdzie. Jest też drugie znaczenie słowa świat. To jest to wszystko, co jest zbuntowane, co jest aroganckie, co jest w poprzek, tak, z założenia w poprzek Bogu, Jego Słowu, Jego prawdzie. Ale tak, ten tak rozumiany świat, no to on potrafi się świetnie zakorzenić również w ogrodzie kościoła. To, uh -huh. Więc, jakby na, na, na tą światowość, tak zwaną, to potrzebujemy uwagę zwracać, a nie na. I ona, ta granica przebiega gdzieś w, osobiście w moim umyśle, mentalności, a nie w granicy tej widzialnej kościoła kontra niekościoła. Nawet i sprawdzony intelektualnie bardzo dobrze. Święty Dominikanin, czyli Święty Tomasz Zakwinów, przecież Boga odkrywał i widział argumenty za Bogiem właśnie dzięki światu. Tak, dokładnie. Przypatrywał się Jemu. Tak? To są te drogi Świętego Tomasza. Że on widział, że tutaj dostrzegamy rękę stwórcy. No więc, właśnie, świat można odczytać bardzo pozytywnie, no ale. Mm, ta droga konfrontacji, która jest u wielu katolików, w moim odczuciu, wynika często z braku nadziei w życiu, że już tak wiele rzeczy trudnych doświadczyli. Tak różne napięcia mają w swoich wspólnotach, rodzinach, że chcieliby znaleźć coś względem czego mogą się przeciwstawić, żeby wzbudzić w sobie emocje, jakby nie chcieli naprawiać tego, co jest, tylko woleli się z tym skonfrontować. No może tak być, że to gdzieś z rozpaczy płynie. Hmm. Ale to jednak to, co już mówiliśmy tutaj kilka razy, że to potrzeba bezpieczeństwa, pewności, która by jakoś uciszyła ro, różne dźwięki lęku, które się w nas odzywają, że to jest nie, nie do przecenienia motyw. Temat, który jest długi, szeroki, temat rzeka słowem temat grzechu. Jak wiemy, dużo spowiadasz, więc wiesz, że ludzie bardzo mocno dzielą świat, katolicy, na grzech i niegrzech. I wypowiadają to, to, to i tamto, czy to jest grzech? To są jedne z głównych pytań duchowych osób jeszcze niepogłębionych. I również to dotyczy dialogu, bo wiele osób uważa, że dialog o pewnych sprawach już jest grzechem. I czy ich sumienia nie blokują ich przez to i nie paraliżują w rozmowach kontrowersyjnych? I czy rozmowa i próba znalezienia lekarstwa na sytuację konkretnych ludzi tak naprawdę może być złem? Ja się tak ciągle zastanawiam, jak na przykład mamy teraz ten temat związków nieregularnych i niesakramentalnych, i relacji w ramach jednej płci, gdzie tak bardzo odrzucamy to, bo mówimy: O tym nie możemy rozmawiać. To nie wypada, ale jak, jeśli to jest konkretne zmaganie danego człowieka, jeśli on w tym wszystkim jest i on chce wierzyć i chciałby, żeby mu kościół udzielił odpowiedzi, nie tylko na poziomie dokumentu, ale również hmm. na poziomie zrozumienia przez ludzi, którzy są w tym kościele, bo to, że on przeczyta w nowym dokumencie, podpisanym przez Franciszka, że może być błogosławieństwo par jednopłciowych, to, jaką popatrzy na to, co, jaka jatka się dzieje w kościele wokół tego, to czy on jest przyjęty? Czy on nie myśli, że jest sam jednym wielkim grzechem chodzącym? Bóg jest Bogiem w dialogu z Grzesznikiem i do tego samego bardzo mocno nas wzywa. Pierwsze, pierwsze słowo Boga w raju, które w Księdze Rodzaju się pojawia po grzechu, czyli po tragicznej pomyłce. Po jakimś, no bo grzech jest pokazany nie jako cyniczna pogarda wobec Boga, tylko to jest pokazanie jakiejś tragicznej pomyłki właśnie. Nie? I teraz, bo to jest w ogóle techniczne słowo, hamartia, jest używane w Biblii na określenie właśnie tej rzeczywistości, jaką jest grzech. I Bóg pyta Adamie, gdzie jesteś? tak? On go... To jest pytanie skierowane do zagubienia, w którym się znalazł człowiek. Potem jest pytanie, dlaczego to uczyniłaś? Tak? To, jest, to jest otwarcie przestrzeni do rozmowy o tym, o tym czymś bardzo bolesnym, o czymś, co jest z znaku zagubienia, co może pójść w różne strony, tak? bo. bo to może pójść w stronę zaprzeczania, może pójść w stronę uporu, brnięcia, może pójść w stronę jakiegoś rozgoryczenia albo no, rozpaczy. Jakby właśnie ta sytuacja takiego, jakichś różnych naszych pęknięć, różnych wstrząsów, różnych wyborów, w trakcie których jesteśmy, które naznaczają nasze życie. To jest historia, która jest dynamiczna, ona może pójść naprawdę w bardzo wiele różnych stron. I rozmowa, którą Bóg inicjuje wtedy z pierwszymi rodzicami, to jest coś, co ostatecznie ma pomóc im jakoś wrócić do tej przestrzeni życia. Nie? i Już samo postawienie pytania, już sama próba zrozumienia różnych aspektów już jest postawą błogosławieństwa. Nie? Już jest postawą błogosławieństwa. Zamiast postawy przekleństwa, bo przeciwieństwem, błogosławieństwo jest przekleństwo. Tym bardziej, że w tym kontekście, co wspomniałem, właśnie tego błogosławieństwa par jednopłciowych, wiele osób argumentowało, przecież jest błogosławieństwo w trakcie mszy świętej, na koniec mszy, i przecież tam mogą być wszyscy. I mówię, no właśnie. Więc jeśli ono jest dla wszystkich i ta osoba może być w kościele nawet jeśli nie podejdzie do Komunii Świętej. W ogóle dlatego ja prowadząc duszpasterstwo pasterstwo parni sakramentalnych, mówię o tym, żeby nie rezygnowali z chodzenia na mszy, żeby wysłuchiwali słowa Bożego w kontekście sakramentu, żeby się spowiadali, ponieważ nawet jeśli nie otrzymają rozgrzeszenia, to przecież mogą wypowiedzieć Bogu w ramach sakramentu to wszystko i mogę potem udzielić im błogosławieństwa na koniec. Że to jest to, że my ich zapraszamy do środka, bo oni są w ramach wszyscy. Bo jeśli to, to jest właśnie, człowiekiem... to, jest, to jest bardzo konsekwentne u papieża Franciszka. Właśnie ta postawa, próba spotkania człowieka na tych różnych peryferiach, różnych drogach i bezdrożach, gdzie on się aktualnie znajduje, że to jest postawa bardziej poszukiwania, spotkania yy, i pragnienia, żeby jakoś uczestniczyć w, yy, w, tych, yy, w tej podróży, którą człowiek odbywa, również przez swoje błędy, yy, zamiast przyjęcia postawy surowego cenzora i kogoś, kto wyklucza. Nie? Bardzo Tobie dziękuję za to pojęcie podróży przez swoje błędy. I to się łączy z kolejnym pytaniem. Czy jako katolicy nie mamy takiego problemu, że prawda i nasze rozumienie jej rozwija się i zmienia się dzięki Duchowi Świętemu? Czy my właśnie przypadkiem nie zabetonowaliśmy liturgii, myślenia, wrażliwości sumienia i przez to mamy bardzo smutne efekty. Jaki ty masz pomysł na to, żeby temu przeciwdziałać, żeby tłumaczyć ludziom, że teologia się rozwija i wcale nie znaczy, że my robimy dziurę w całym, że my doszukujemy się jakichś usprawiedliwień, bo często tak jest to interpretowane, że rozluźniamy, że schodzimy na boki, że my takie lewaki jesteśmy, a my tak naprawdę mając coraz bardziej różnorodny świat, który ma większą świadomość odnośnie bardzo wielu kwestii, chce też znaleźć pytania w ramach swojej religii, w ramach swojego kościoła, w ramach wyznawanego i doświadczonego przez siebie Boga. Mi się wydaje, że my mało mamy wiedzy takiej na temat historii kościoła, bo świadomość historyczna, jak to się kształtowało na różnych etapach, bardzo pozwala wyluzować z takimi właśnie tendencjami. Że to przecież odwiecznie zawsze tak było, to jest nieprawda. <laughs> I to bardzo łatwo pokazać. W historii poszczególnych wspólnot, poszczególnych okresów historii, jak to się kształtowało i to się właśnie kształtowało w dialogu. A w dialogu teologicznym, w dialogu też ze światem, w dialogu z tym, co odkrywaliśmy na różnych innych też ścieżkach, nie tylko tych ściśle, wiedzy naszej teologicznej. Bardzo mnie interesuje, jaką ty masz opinię na temat synodu o synodalności. W ogóle sama jego nazwa jest ciekawa, że my musimy mieć najpierw synod, żeby nauczyć się tego, jak synod powinien wyglądać, czyli jak powinno się rozmawiać. Niektórzy ludzie prowadzą warsztaty słuchania. Nie? Są tacy, którzy mówią konferencje o słuchaniu, a są tacy, którzy uznają, że z dużo większym pożytkiem będzie, jeśli to, to się dokona w ramach warsztatu. My prowadzimy warsztaty kaznodziejskie. I każdy z nas z tej ekipy prowadzących mówi bardzo wiele o ogłoszeniu, ale równocześnie stwierdziliśmy, że najbardziej efektywne dla zmiany pewnej mentalności to będzie właśnie stworzenie ta, takiej formuły warsztatowej. Nie wiem, więc tak rozumiem. Synod o synodalności, że to jest warsztat słuchania. Że po prostu jako Kościół musimy się tego nauczyć, ponieważ jeśli tak. mamy być mistrzami spotkania z drugim człowiekiem, patrzymy na Jezusa, który nawet z osobami z innej kultury, no patrzy na przykład z syrofenicjanka, potrafi rozmawiać i czasami niby pokazuje, że jest szorstki, ale suma summarum zgadza się nawet na udzielanie ogromnych łask. No to jak my wewnątrz swego kościoła nie będziemy potrafili rozmawiać. Mm, tak, dokładnie taka diagnoza, która się kryje za tą propozycją Franciszka, że ten dialog wewnętrzny w kościele jest jakoś strasznie poblokowany przez lęki albo arogancję, e, czy pewne nawyki. E, ta diagnoza jest mocna i no to ona go skłoniła, że stwórzmy takie właśnie wielkie warsztaty, do których zaprosimy. Ducha Świętego, żeby On je pomógł dobrze i głęboko przeżyć. Ludzie, którzy tego doświadczą i wrócą do swoich wspólnot, będą już innymi ludźmi i oni nie tylko będą mówili ładne konferencje o słuchaniu, ale oni już staną się innymi ludźmi i tą mentalnością będą mogli, tak jak zaczyn wrzucony do trzech miar mąki, zadziałać. Czy nie widzisz... W dialogu, w kościele pewnego zagrożenia, bo na przykład niektórzy zakładają, że takie rozmawianie spowoduje zbyt mocne rozgadanie się, że wszyscy będą chcieli się wypowiedzieć, że będziemy musieli wysłuchać tych, których nie chcemy wysłuchiwać, że może oni wtedy nas będą ściągali na te nie peryferia, ale na manowce, że będzie to toksyczne dla nas, negatywne. I nawet sami, będąc katechetą, ja to tak rozważałem, kiedy wczytywałem się w te różne komentarze ludzi. To moje doświadczenie katechety na coś wskazuje. Kiedy mam 30 osób w klasie i bym pozwolił im po prostu zacząć rozmawiać, to byłby jeden wielki chaos i muszę wyznaczyć pewne zasady rozmawiania, muszę wprowadzić pewne reguły. Zresztą Ty też pisałeś o tym w książce katecheta w ringu odnośnie trudności katechezy. I powiedz, czy w dialogu może być zagrożenie czy raczej możemy to opanować poprzez pewną metodę a jeśli tak to jaką jakie jest twoje odczucie Rozmawiałem z kardynałem Krajeckim kilka tygodni temu się spotkaliśmy w Łodzi i on opowiadał z wielkim przejęciem właśnie o tej metodzie jaką zaproponował papież Franciszek teraz na tym etapie synodu kościoła i on rzeczywiście, ja już nie pamiętam w poszczególnych etapów, ale one były bardzo ściśle określone i polegały z tego, co tak najbardziej zapamiętałem, na tym, żeby jakoś odnosić się do tego, co się słyszy. Nie? Więc to jest bardzo ważne, żeby jakaś metoda była zaproponowana, taka, która będzie. Odnosiła się do, 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 do tych fundamentów, których jest poszukiwanie. Nie? A poza tym też jest tak, że my wierzymy, że Kościół jako całość nie może zbłądzić, więc myślę, że ta, to przekonanie jest też gdzieś u źródeł takiej odwagi, dialogu, że ostatecznie tam się gdzieś te, te skrajne opinie po prostu one wykruszą, odpadną. Nie trzeba się tego. Bać, bo za dużo lęku jest po prostu właśnie w, w, w kościele. Ja się na przykład nie boję tych skrajnych poglądów w kościele. Nie w takim sensie, że chcę za nimi pójść, dlatego że bardziej wolałbym zrównoważony rozwój. Tylko, że one są bardzo ciekawe i twórcze dla naszego katolickiego myślenia, bo na bazie nich możemy zobaczyć, dlaczego my tak naprawdę nie chcemy tego. Tak, to jest bardzo, to jest bardzo istotne. No. Nawet patrząc na Twoją działalność, jeśli ty się nie boisz o pewnych rzeczach mówić, i ja wysłuchałem już naprawdę bardzo dużo Twoich konferencji i, i za to już teraz Ci też bardzo dziękuję, to mm, jeśli ktoś ma inny pogląd i ja mam argumenty za tym, dlaczego ja chcę tak i dlaczego tak jest dojrzale, to ja się nie boję z nim rozmawiać, bo ja mam argumenty. A chyba lęk wynika z tego, że ktoś. Nie ma argumentów za tym, dlaczego tak wierzy. Dlatego też na przykład wiele osób konserwatywnych, wiele osób też prostych, kiedy mówi o swojej wierze bardzo lękowo, to z tyłu głowy ma: no bo ja nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego ja tak mam, ja nie potrafię opisać swojego doświadczenia, wiary. Ja nie wiem, dlaczego to jest ważne, mnie tak matka, ojciec wychowali, mnie prowadzili do kościoła, więc tak ma być, bo jak będzie inaczej, to będzie źle, bo ja będę miał wtedy wyrzut sumienia. No. Yy... Ten rodzaj poczucia obnażenia, że nie mam argumentu, to jest, to jest coś, co prawdopodobnie wprowadza nas w sytuację zawstydzenia, i dlatego nie lubimy tego uczucia. Nie lubimy, ale ono powinno nas właśnie przygotować do rozmowy z innym człowiekiem. Ono raczej powinno być dla nas pewnym zadaniem. Tak, uczci, uczciwie, tak. To, to uczciwie konfrontuje. I każe sobie samemu postawić takie pytania, czy też poszerzyć w ogóle przestrzeń punktu widzenia po to, żeby móc do naszego rozmówcy powrócić za jakiś czas z troszkę takim wzbogaconym no, wzbogaconą umiejętnością rozmowy na dany temat. Mhm. I to nas prostą drogą prowadzi do terminu, który jest bardzo popularny ostatnio w mediach, jest to klerykalizm. Bo kiedy, jeśli nie będzie dialogu, jeśli nie będziemy w ogóle zakładali, że dialog jest możliwy, no to my się zamkniemy i będziemy twierdzili, że możemy mieć swój wewnętrzny świat, który nie zważa na innych. I trochę dla mnie ja, to jest definicja. Wiesz co, wiesz, co, wiesz co, Piotr? Ja uważam, że. O klerykalizmie dużo zostało powiedziane. Ja uważam, że Polsk, Polska ma taką swoją własną odsłonę, czy my po prostu za dużo przebywamy w swoim gronie jako księża. I w tym swoim gronie, takim księżowskim, tam pada taka masa bzdur, takich uproszczeń, takich właśnie pseudomądrości, którymi się nawzajem w tym takim hermetycznym kręgu faszerują księża, Oczywiście mam świadomość, że mówię tutaj o tylko o pewnym wycinku, nie? Bo, bo bardzo wielu, na szczęście i coraz więcej księży, czuje, jak ożywcze po prostu jest bycie w jak najszerszym kręgu ludzi wierzących. Nie? Ale polska odmiana klerykalizmu to ja po prostu mam w głowie nie tylko te postawy, to już jest potem konsekwencja, ale postawy czy, czy styl. Bycia księżmi, ale mam ten, ten obrazek tych właśnie takich spotkań, pogaduch yy, i utwierdzenia się nawzajem w jakichś takich bardzo yy, powierzchownych przekonaniach, yy, właściwych dla tego hermetycznego kręgu. Mhm. No właśnie, mnie to przeraża. Powiedzcie, że nawet ostatnio, jak mam iść na jakieś spotkania z większą grupą księży, to ja wzbudzam intencje. Do tego stopnia <grym> naprawdę. Naprawdę, bo, bo jak słyszy się właśnie te uproszczenia, o których mówisz, i zamknięcie na to, to mówię, to jak w ogóle ja mogę tam iść i z nimi rozmawiać, jak cokolwiek innego się powie, to, to od razu się z ciebie robią albo antyklerykała, albo wroga kościoła. A przecież to nie o to chodzi, przecież my chcemy tylko tam wprowadzenia miłości, a nie jakiegoś schematu, jakiegoś, właśnie, Rezygnowania z tematów tabu. Na koniec bardzo chciałbym Tobie podziękować za te Twoje wypowiedzi, jak i również za całą Twoją działalność, którą bardzo mocno śledzę i z niej korzystam. I ona też gdzieś tam urozmaica moje myślenie. Także naprawdę bardzo dziękuję. Ja też Ci bardzo dziękuję, Piotrze, za Twoją otwartość i rozmowę, i odwagi, i pogodę ducha. A czy mógłbyś na koniec pobłogosławić wszystkim słuchaczom oraz mi? Przyjmijcie błogosławieństwo Boga Wszechmogącego. Pan z Wami. Z duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty. Amen. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję i wszelkiego dobra dla Ciebie, Wojciechu. Bardzo dziękuję za odsłuchanie tego podcastu. Jeśli z niego skorzystałeś, no to przekaż go dalej. Pamiętaj, udostępnianie. To również ewangelizacja. Bądźmy razem w naszym kroczeniu po wodzie za Jezusem. Wydarzy się tutaj jeszcze wiele dobrego. Odwagi.